czwartek w restauracji Hotel Jarota odbyło się wigilijne spotkanie Jaroty Jarocin, na której zjawiło się prawie 60 osób. Wśród nich obecni byli piłkarze zespołu seniorów i juniorów starszych, włodarze i pracownicy jarocińskiego klubu, przedstawiciel Urzędu Miasta Jarocin, partnerzy medialni i sponsorzy klubu. Jestem ogromnie szczęśliwy, że takie spotkanie udało się zorganizować. Jak widać po atmosferze panującej na sali, takie w fajnym, luźnym klimacie momenty są bardzo potrzebne. Z jednej strony można podsumować sobie to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, z drugiej jeszcze bardziej zintegrować środowisko jarocińskie, związane bezpośrednio tutaj z klubem. Jest okazja, żeby się poznać pewnie wielu osobom, sponsorom bliżej poznać takie codzienne życie klubu, ludzi pracujących w klubie, zawodników, zawodnikom poznać sponsorów, którzy wspierają klub, czyli to, co z jednej strony boisko skojarzyć z tym, co się dzieje dookoła, no żeby piłkarze mogli grać i dalej doskonalić swoje umiejętności. Podsumowania mijającego roku dokonał także trener Janusz Niedźwiedź. Bo ten rok był bardzo pozytywny, oczywiście można było zawsze pewnie zrobić więcej, ale uważam, że na nasz potencjał i na to, co mamy i co osiągnęliśmy w ostatnim czasie, to naprawdę można mówić tutaj w samych superlatywach o nas, bo wiele się wydarzyło, choćby to, że awansowaliśmy do tej nowej trzeciej ligi, a wiele zespołów, również mocnych, które chciały to osiągnąć, nie znalazło się i nie będzie wcale łatwo z tej czwartej nowej ligi się wydostać i wrócić do trzeciej ligi. Nam się to udało. Jesteśmy na 8. miejscu i z bardzo, bardzo małą stratą do tych wszystkich zespołów, które są przed nami. Można powiedzieć, że w pierwszych 4-5 kolejek na wiosnę, jeśli wystartujemy dobrze, to możemy się do końcowych kolejek bić nawet o coś więcej, nawet o czołowe miejsca. Jarota Jarocin to nie tylko klub, to także rodzina. Także na spotkaniu nie mogło zabraknąć rodzinnej atmosfery. Myślę, że jak co roku takie spotkania są bardzo wartościowe i bardzo fajne. W szczególności ja przypadam za takim spotkaniem, ponieważ no, możemy po dwutygodniowej tak naprawdę przerwie znowu się spotkać, pożartować, pośmiać się, troszkę poważnych rozmów przeprowadzić i tak naprawdę ustalić jakiś plan na przyszłą rundę i to jest chyba najważniejsze. Także w moim towarzystwie siedzimy tutaj ze sponsorami, z zarządem i przede wszystkim z przyjaciółmi. Jest przyjemnie. Spotkaliśmy się dzisiaj z ludźmi, bez których tego klubu by nie było i mamy okazję z tymi ludźmi poprzebywać, porozmawiać i mam nadzieję, że w przyszłości takie spotkania będą kontynuowane, bo jest naprawdę sympatycznie, miło, jest świąteczna atmosfera i życzyłbym sobie, żebyśmy częściej się spotykali właśnie w takim gronie. I mam nadzieję, że tych ludzi, którzy gdzieś będą sprzyjać Jarocie, będzie coraz więcej. Fajnie jakby na następnym spotkaniu, czy to wielkanocnym, czy na przyszłorocznych, związanym z Bożym Narodzeniem, żeby tych ludzi wokół klubu było jeszcze więcej, żebyśmy spotkali się w liczniejszym gronie. Redakcja Jarota TV życzy wszystkim kibicom jarocińskiego klubu wesołych świąt.